Teatr Wielki w Warszawie mieści się przy Placu Teatralnym. Jest siedzibą Opery Narodowej i jedną z siedzib Teatru Narodowego. Budynek został wzniesiony w latach 1825-1833 według projektu znakomitego architekta Antonia Coraziego. Od 2002 roku fasadę budynku zdobi pomnik Apollina, opiekuna mus, położącego czterokonnym rydwanem. Przed Teatrem Wielkim stoją dwa pomniki. Pierwszy przedstawia Wojciecha Bogusławskiego, drugi pomnik przedstawia Stanisława Moniuszkę. Wojciech Bogusławski, urodzony w 1757 roku, zmarł w 1829. Był dramatopisarzem, aktorem, reżyserem i dyrektorem teatru. Trzykrotnie został wybrany dyrektorem Teatru Narodowego. Napisał dla niego głównie na podstawie obcej literatury dramatycznej około 80 utworów dramatycznych i librett. Między innymi najwybitniejszy utwór Cud Mniemany, czyli Krakowiacy i Górale z muzyką Stefaniego oraz Henryk VI na łowach, czy Spazmy modne. Występował do roku 1827. Został nazwany ojcem teatru polskiego. Drugi pomnik przedstawia Stanisława Moniuszkę, który był nie tylko wybitnym romantycznym kompozytorem i autorem dwóch najsłynniejszych polskich dramatów, Strasznego Dworu i Halki, ale też wieloletnim i zasłużonym dyrektorem Opery Narodowej.